Kładziemy się na plecach, podpieramy się łokciami. Jedną nogę przybliżamy mocno do pośladka, druga noga prosta i palce skierowane na zewnątrz. Unosimy nogę nie wyżej niż do wysokości kolana. Prosta noga do góry i delikatnie, jeśli macie tyle siły w mięśniach, kładziemy ją nad podłogą. Powolutku do góry, do wysokości kolana, powolutku dół nad podłogą. To ćwiczenie doskonale wzmacnia mięśnie wewnętrzne ud. Powoli do góry, do kolana i opuszczamy. Pamiętajcie o tym, że bardzo ważne jest, aby wolno opuszczać i wolno nogę dać do góry. Powolutku dół i góra. I jeszcze raz dół i góra. Pamiętajcie również o oddechu, do góry, do dołu. Ćwiczenie powtarzamy 3 razy po 8 powtórzeń. Dla osób bardziej zaawansowanych można więcej. Dla osób, które dopiero rozpoczynają zajęcia, można zmniejszyć liczbę powtórzeń, następnie zwiększać w miarę tego, jak często będziemy wykonywać dane ćwiczenie. Jest to ćwiczenie bardzo skuteczne. I jeszcze raz do góry i dół. Po którymś ćwiczeniu poczujecie Państwo, jak pracują Wam mięśnie wewnętrzne nogi. Dół, góra i jeszcze raz dół, góra, dół, góra. Ostatnie powtórzenie, dół i góra. I zmieniamy nogę. Na drugą stronę to samo. Do góry i do dołu. Góra, dół. Pamiętajcie Państwo o napiętym brzuchu, dół, o przyciągnięciu pięty do pośladka i aby noga nie szła wyżej niż do kolana. Dół, góra, dół, góra, dół. I dziękuję.